Siedem Wiśni ma troszeczkę zmienić okolice Bachusa, przede wszystkim zazielenić i troszkę dodać koloru temu miejscu, bo też wpisujemy się w głosy, czy wsłuchujemy się w głosy mieszkańców, którzy często mówią, że tej zieleni jest za mało. Wsłuchaliśmy się też w głosy radnych, którzy proponowali, żeby w tym miejscu zrobić. No, każdy kawałek zieleni kosztem betonowych płyt jest dla nas cenny. Tendencja ogólnoeuropejska, ogólnoświatowa, więc też chcemy się w nią wpisać. Nadajemy, myślę, nowy koloryt deptakowi. Tutaj każdy, kto będzie wiosną, latem wypoczywał przy Bachusie, robił zdjęcia w zupełnie nowej scenerii, myślę, że będzie miał z tego dużą frajdę. A i dla środowiska spora korzyść. Będzie można usiąść w cieniu drzew, temperatura w tym miejscu będzie niższa, wilgotność powietrza się obniży. I komfort, że tak powiem, wypoczynku w tym miejscu się całkowicie zmieni. Więc w te takie bardzo upalne dni w środku lata będzie można tutaj z dużą przyjemnością spędzić czas. Są to drzewa, które są wytrzymałe i one są przez specjalistów szkółkarzy drzewozdobnych dedykowane właśnie dla takich miejsc.